Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Wybiła 18. Poczekamy jeszcze dosłownie 30 sekund, żeby spóźnialcy zdążyli się połączyć i będziemy zaczynać. No dobra, będziemy zaczynać. Minuta po 18. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Dajcie znać tutaj w wiadomości, czy mnie słychać, czy wszystko widać, czy widać prezentację, czy też slajdy się zmieniają. Może taki test mały. Ok, widzę, że mam potwierdzenie od Was. Ok, dzięki Piotrze, dzięki Jerzy, również witam. Witam Jarosławie. Jest nas całkiem pokaźna grupka. Dzisiaj są panie nawet, więc witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Mosionek. Reprezentuję portal forexclub.pl i wraz z brokerem Tikmir rozpoczynamy dzisiaj cykl zaawansowanych szkoleń. To jest pierwsze takie szkolenie z czterech części. Będzie się ono składać. Dzisiaj jest temat poświęcony money managementowi, czyli zarządzaniu kapitałem i ryzykiem. Kolejne trzy spotkania, które odbędą się we wtorek, poprowadzi już Piotr Wilczyński. I podczas tych spotkań będzie tworzona strategia, będę Was uczył, jak stworzyć strategię na podstawie popytu i podaży. A dzisiaj zajmiemy się właśnie tym elementem, który jest drugą częścią systemów transakcyjnych, czyli właśnie zarządzaniem kapitałem. Równolegle też będzie trwał cykl live tradingu. W każdy czwartek o godzinie 9 przez 1,5 godziny. Dzisiaj czasem mamy trochę mniej, jest to godzina, gdzie na prezentację przewidziane jest 45 minut, a 15 minut to sesja pytań. Tutaj też przez cały czas możecie w okienku zadawać pytania. I jeśli po prostu, żeby nie tracić ciągłości w prezentacji, po prostu na koniec zbiorczo podczas sesji pytań przez 15 minut postaram się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, więc możecie cały czas je tutaj zadawać, no ale pozwólcie, że po prostu poczekamy z odpowiedziami na sam koniec. Witam Henryk. Tutaj widzę od Mariusza informację, że widać tylko jeden slajd. Dajcie znać, czy przełączył się na drugi, bo już przełączyłem na drugi. I pytanie, czy tutaj wszystko ok? Webinar będą nagrywane, więc zawsze będzie można później do tego wrócić. Mariusz pisze, że ciągle mamy ten pierwszy. To jeszcze raz test, czy te slajdy się przełączają. Ok, to może zrobimy inaczej. Chwileczkę, dosłownie chwilę. Przełączymy tak, żebyście widzieli cały mój pulpit, a nie tylko samą prezentację. Ok, czy teraz jest lepiej? Ciągle główny slajd widać. No dobra. Już coś poeksperymentujemy. A teraz? Okej, teraz się przełączyło, tak? Dobra. Czyli jednak trzeba udostępnić cały pulpit. Nie tylko wybraną
wybrany program. No dobra. To zaczynamy. Dzisiejszy temat money management, czyli inaczej zarządzanie kapitałem, no i też tutaj w domyśle również ryzykiem. Tylko tutaj wyłączymy pytanie. OK. Zacznijmy od definicji, czym jest zarządzanie kapitałem. Tak w ramach wstępu. Zarządzanie kapitałem to inaczej jest związane z tym, z ustaleniem, doborem wolumenu transakcyjnego do transakcji, natomiast nie tylko. Tak? To można by tylko wstępnie przyjąć, że zarządzanie kapitałem to jedyne, co robimy, to dobieramy, jakim lotem wejść w daną pozycję. Natomiast to też zarządzanie ryzykiem, czyli ustalenie sobie całej terminologii dotyczącej tego, ile jesteśmy gotowi stracić. Co prawda, nikt z nas nie wchodzi na rynek kapitałowy, czy też nie inwestuje w nic pieniędzy z założeniem, że stracimy te środki, tak? Wręcz mamy to oczekiwanie takie, że zarobimy. Natomiast każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, większym lub mniejszym. Obligacje, inwestycje w akcje, kontrakty futures, czy też właśnie w produkty wysokolewarowane, jak Forex, wiążą się z pewnym ryzykiem i musimy zawsze o tym pamiętać. No i tym bardziej, że jeśli mówimy tu właśnie o rynku Forex i instrumentach, gdzie ta dźwignia jest większa, no to to ryzyko teoretycznie, bo praktycznie to zależy od nas, również jest większe. Mówi się, że 50% sukcesu zależy od money managementu. Drugi 50% to strategia i psychologia. Ja bym powiedział, że no niektórzy mówią, że nawet więcej, tak, że money management jest tu niezwykle istotny, strategia jest, ma trzeciorzędne znaczenie, czyli jest money management, później psychologia i na końcu dopiero strategia. Ja bym tutaj starał się nie określać tego procencie, natomiast, bo trudno oszacować, jaki to faktycznie uśredniając będzie miał procent znaczenie. Chodziło mi tu bardziej o wskazanie, że jest to naprawdę bardzo istotny element w inwestowaniu. Przede wszystkim nasz money management, czyli zarządzanie kapitałem, w skrócie MM, to też taki skrót będzie się przewijał, musimy dopasować do naszych możliwości. Czyli musi to być element, który będzie współgrał z naszą strategią, wielkością depozytu, jaki wpłacimy do brokera, a także z naszym charakterem. I o tym wszystkim będę teraz stopniowo was wdrażał. Wpłacony depozyt. Tutaj istnieją dwie techniki, jeśli chodzi o takie początkowe zarządzanie tym kapitałem, takie wstępne. Niektórzy preferują wpłatę całego depozytu, który mamy przeznaczony na inwestycję. Czyli przykładowo, jeśli mamy na inwestycje przeznaczone 100 tysięcy, to tyle też wpłacamy do brokera. To znajduje się na naszym rachunku inwestycyjnym i tym sobie zarządzamy. Natomiast druga technika mówi o tym, aby wpłacać do brokera tylko część środków i natomiast traktować to jako całość, tak? Czyli to, co zostało na koncie w banku i to, co znajduje się na koncie u brokera, tworzy nam cały kapitał przeznaczony na inwestycje i handlujemy na koncie brokera, tak jakbyśmy mieli ten cały depozyt wpłacony. Czyli w tym przykładzie, jeśli mamy te 100 tysięcy złotych, a do brokera wpłacamy tylko 10 tysięcy złotych, no to i tak handlujemy tak, jakbyśmy mieli łącznie na tym koncie inwestycyjnym 100 tysięcy. Każda z tych technik ma swoje wady. Pierwsza, no przede wszystkim mamy cały kapitał zamrożony u brokera, tak, który leży na koncie inwestycyjnym, te środki nie są oprocentowane, dodatkowo dochodzi do jakichś ryzyka, jeśli wpłacamy do brokera o dość egzotycznym pochodzeniu, że może zniknąć naszymi pieniędzmi, to już zupełnie inne kwestie bezpieczeństwa, no, natomiast zawsze jest jakieś ryzyko, że coś z tymi środkami może się stać, jeśli nie są one na koncie banku. Jeśli wybieramy instytucje godne zaufania, to nie powinno być tu problemu, dochodzą też gwarancje rządowe, więc można to ryzyko w znacznym stopniu minimalizować.
No, można też właśnie minimalizować się poprzez wpłatę tylko części tego depozytu, natomiast tutaj przychodzi nam problem z zarządzaniem tym kapitałem, a właściwie naszym psychologicznym podejściem, ponieważ inaczej, jeśli możemy na to patrzeć, jeśli na jednej transakcji tracimy 3000 zł i to jest w tym, co mamy na naszym rachunku inwestycyjnym, stanowi 30%, a co innego, jeśli to jest 3%. Więc to może być taka psychologiczna bariera, która nam w konsekwencji będzie utrudniać skuteczne handlowanie, tak? No dodatkowo, jeśli mamy tego kapitału mniej na koncie, no to albo musimy korzystać z większej dźwigni, albo też mamy ograniczenie w postaci otwierania kolejnych pozycji. Więc tutaj nas ten kapitał może w pewnym stopniu ograniczać i nie we wszystkich strategiach będzie się to spisywać. I tak jak wspomniałem, mniejszy depozyt to większa dźwignia. Oczywiście to nie jest konieczne, tak? Nie wszyscy będą robili z dźwigni użytek. To już musimy sami sobie o tym zdecydować, jaką metodę wybrać, czy wpłacać cały ten depozyt, tylko część. Tak samo też musimy wiedzieć, jakiej dźwigni potrzebujemy. Czy w większości przypadków, tak jak traderzy handlują, to nawet ta dźwignia 1 do 100 to jest dużo, dużo za dużo. Z reguły to wykorzystujemy w praktyce to 1 do 10, a więc to naprawdę tylko osoby, które dość agresywnie handlują, lubią przewalorowywać się, bądź też właśnie wpłacać małą część depozytu, którą chcą przeznaczyć na inwestycje, korzystając z tego większego lewarowania. Kolejnym etapem, na którym musimy podjąć ważną decyzję, to ustalenie tak zwanego apetytu na ryzyko. To jest nasze własne preferencje, tak? Od tego, ile jesteśmy gotowi ryzykować w naszych inwestycjach. Moim zdaniem trzeba ustalić sobie takie trzy główne progi, których nie powinniśmy nigdy przekraczać. Nie powinniśmy tutaj decydować się na żadne wyjątki. Pierwszym progiem jest ustalenie sobie straty na transakcję, czyli ile możemy kapitału zaryzykować na utratę podczas pojedynczej transakcji, jeśli oczywiście zakończy się ona niepowodzeniem. Tutaj wartości są różne, o tym zaraz będę mówił. Drugi taki limit to strata dzienna. To akurat będzie potrzebne tylko osobom, które grają day trading bądź skalpują. Więc no nie u wszystkich będzie konieczność ustalenia sobie takiego limitu. Oczywiście tu chodzi o sytuację, kiedy ustalamy sobie próg takiej straty łącznej, tak? Czyli nie chodzi tutaj o sumę straty z tych nieprofitowych transakcji, tylko też o obsunięcie w skali dnia. To jest o tyle ważne, że w momencie, kiedy handlujemy, stosujemy day trading, czy właśnie kiedy tych transakcji zazwyczaj jest dużo, czy też skalpujemy, kiedy tych jest zazwyczaj jeszcze więcej, nie mając takiego limitu, możemy po prostu stracić kontrolę nad tym, co się dzieje z naszym kontem i cały czas próbować się odkuć, w konsekwencji tracąc dużą część naszego kapitału w skali jednego dnia. To jest o tyle problematyczne, że nie każdy dzień nadaje się do handlu daną strategią. Dodatkowo też my możemy być w gorszej formie psychicznej bądź fizycznej, co również ma wpływ na nasz trading i ustalenie sobie takiego limitu, kiedy przerwać transakcję, odpocząć i po prostu wrócić na świeżo na następny dzień jest bardzo potrzebne. I ostatni limit to strata miesięczna, kwartalna. Co prawda tutaj ta miesięczna czy kwartalna strata można to też zamienić na stratę na koncie. I tak zwane ustalić sobie ten maksymalny dopuszczalny drawdown, czyli maksymalne dopuszczalne obsunięcie na kapitału na rachunku. I to jest taki limit, po którego przekroczeniu powinniśmy się zastanowić, czy to, co robimy, ma faktycznie sens. Ponieważ jeśli to jest taki limit długoterminowy, prawda? Czyli jeśli korzystamy z pewnej strategii,
mamy jakąś metodologię, którą chcemy wprowadzać w życie i handlujemy nią przez dłuższy czas. Możemy być się tak pochłonięci, że tak się uwierzyć, że po prostu będziemy tak długo nie uhandlowali, aż w konsekwencji wyczyści nam konto. I ustalenie sobie takiej straty długoterminowej, dopuszczalnej, po której przekroczeniu powinniśmy się zatrzymać, to jest sygnał dla nas, że powinniśmy zastanowić się, czy wszystko dobrze robimy, bo może nasza strategia po prostu nie jest skuteczna. Może być też inny powód, może po prostu ten rodzaj handlu nie jest dla nas, tak? Może powinniśmy przyczuć się z handlu krótkoterminowego na większe interwały. To może dać nam bardzo wiele sygnałów, które uchronią nas ostatecznie przed wyczyszczeniem konta. Według mnie na takim granicznym limitem powinno być te 60-50%, to już naprawdę jest dużo, a najlepiej nawet mniej, szczególnie na początku. I może to będzie taki dla nas sygnał, żebyśmy wrócili nawet na konto demo, albo przeszli na mikroloty, zaczęli ponownie z mniejszym kapitałem. Można przyjąć, że nasza strategia powinna działać zarówno na mikrolotach, tak samo jak na lotach normalnych. To mam sygnał od Marka, że nie ma głosu. Teraz pytanie, czy mnie słychać? Miał potwierdzenie, czy to tylko Marka, czy może globalnie. Ok, mam sygnał, że jest ok, więc Marku, no niestety nie wiem za bardzo, jak ci teraz pomóc. Tak czy inaczej będzie to nagrane, więc w razie co będzie można sobie to później obejrzeć na spokojnie za jakiś czas na YouTubie bądź też na Foreslabie. Ok, przechodzimy dalej. Teraz pytanie, ile ryzykować, bo zapewne czytaliście już jakieś książki odnośnie inwestycji i przewijają się różne wartości. Tak, jeśli przeczytamy trzy książki, to będziemy mieć trzy różne wartości, które autor nam poleca. Czasem jest to 0,5%, czasem 1%, 2%, zdarza się też 5%. No natomiast która z tych wartości jest optymalna? No rozstrzał jest dość duży, więc i może mieć to też różne konsekwencje dla nas. Przede wszystkim sami musimy zdefiniować sobie tak zwany próg bólu, czyli to, na ile jesteśmy w stanie sobie pozwolić stracić na transakcji, aby to też nie powodowało u nas jakiegoś dyskomfortu, ponieważ no, straty są nieodłącznym elementem tradingu. Nie znam strategii, która by miała 100% skuteczności w długim terminie. 70%, nawet zdarzało się 90% skutecznych transakcji, to faktycznie czasem ma miejsce, chociaż wtedy te proporcje zysku do straty są mocno zaburzone i decydujemy się zazwyczaj na stratę dużo większą niż zysk. Oczywiście mówię tu o pojedynczej transakcji. Jakie to właśnie są częste błędy popełniane przez inwestorów, kiedy precyzują sobie zarządzanie ryzykiem, a właściwie kiedy tego sobie nie precyzują? Są takie cztery grzechy główne, które udało mi się wyróżnić, które według mnie są najczęściej spotykane wśród traderów. Pierwszy to brak ustalonych właśnie limitów tych straty, czyli nie określamy sobie, ile możemy stracić na pojedynczą transakcję w skali dnia, a także właśnie długoterminowo. To też właśnie powoduje, że bardzo szybko możemy, mówiąc kolokwialnie, popłynąć. Drugi błąd to dobieranie wolumenu na oko, czyli mamy transakcję, widzimy jakiś stop loss i po prostu oceniamy sobie, że teraz otworzymy transakcję na jeden lot, zaraz mamy podobną transakcję i otwieramy go na pół lota. I tak sobie skaczemy po tych lotach bez ładu i składu. W konsekwencji w długim terminie to ma bardzo negatywny wpływ na po pierwsze optymalizację naszych zysków, a po drugie na obsunięcie kapitału. Powiększanie wolumenu po każdej stratnej transakcji. To taka przypadłość hazardzistów, kiedy chcą się po prostu odkuć. Handlujemy jednym lotem, nagle zaliczamy stop loss i otwieramy transakcję o podobnych parametrach, natomiast dajemy już loty dwa razy większe. Dajemy po to, ponieważ nie zainteresowaliśmy się Forexem dlatego, żeby tracić, tak? Więc chcemy nie dość, że odrobić stratę z poprzedniej transakcji,
to też oczywiście przynieść, odzyskać jakiś profit. Zazwyczaj jest to strata dwa razy większa niż poprzednio i bardzo szybko zmierzamy w kierunku zera. Regularne dopuszczanie do odchylenia od normy. To o tym też później będę mówił, ale głównie chodzi o to, że zaokrąglamy sobie wolumen, czyli z naszego wzoru wychodzi, że powinniśmy zagrać wolumenem 0,17 lota, otwieramy sobie 0,2, później stop loss powinien być 25 pipsów, w naszym przypadku będzie 28, bo lepiej sobie zostawić na jeszcze większy margines. I taki brak konsekwencji i jasnych reguł tego, co powinniśmy robić, także przyczyniać się będzie później do mocnych skoków naszej krzywy kapitału, gdzie zazwyczaj kończy się to po prostu źle. To brak dyscypliny, konsekwencji często się po prostu na nas mści. I właśnie tutaj dlatego musimy też przede wszystkim poznać naszą strategię. To od niej będzie zależeć, jaki margines, jaki ten limit powinien być, jeśli chodzi o limit na stratę w pojedynczej transakcji. Tak? Czyli jeśli mówiliśmy to wcześniej o 1, 2 czy 5%, no nie można powiedzieć, że jakakolwiek z tych wartości jest zła. Po prostu może być ona dla nas nieodpowiednia. I od czego to zależy? Właśnie od tego, jaką strategią będziemy handlować. Jeśli z naszej strategii, którą znamy, którą przetestowaliśmy na danych rzeczywistych, na koncie demonstracyjnym, czy też na mikrolotach, aby po prostu sprawdzić jej skuteczność i możliwości, czy też właśnie na danych historycznych, co zazwyczaj jest najmniej obiektywnym źródłem informacji, to jeśli z tych danych wynika, że średnia seria stratnych transakcji w naszej strategii wynosi 5, no to powinniśmy tak dopasować limit tej pojedynczej straty możliwej, tak, aby, no, abyśmy zmieścili się dalej w tym limicie naszej straty dziennej. Bądź też straty miesięcznej, kwartalnej, tak jak sobie to już założymy. Głównie chodzi o to, abyśmy nie dotarli nigdy do tego maksymalnego, dopuszczalnego obsunięcia kapitału. To gwarantuje nam, że w długim okresie czasu zyskujemy przewagę, nawet notując regularnie te średnie wartości serii stratnych transakcji, i tak będziemy wchodzić na plus. Jeśli seria stratnych transakcji jest z reguły niska i wynosi od 2 do 3, to jest bardzo mało, jeśli takie coś zdarza nam się rzadko, no to wtedy możemy faktycznie pozwolić sobie na ten większy margines błędu i nawet zdecydować się na te 5% ryzyka. Oczywiście to też musi współgrać ze skutecznością naszej transakcji, ale o tym też będziemy później mówić. I tutaj w tabelce chciałbym Wam pokazać, jakie znaczenie ma to, czy ryzykujemy 2 czy 5% na pojedynczą transakcję. Tak? Zaczynamy z kapitałem 10 tysięcy jednostek i z lewej strony gramy z ryzykiem 2%, z ryzykiem 5% i nagle notujemy stratę 10 stop lossów pod rząd. Natomiast na każdą kolejną transakcję te 2% liczymy od kapitału po zamknięciu tamtej pozycji. I z lewej strony widać, że ryzykując 2% po 10 stratnych transakcjach tracimy lekko ponad 18% na koncie. Więc jest to poniżej 20%, natomiast jeśli handlujemy z ryzykiem 5%, to tracimy aż 40%, a mieliśmy tylko te 10 transakcji zyskowych, straty, przepraszam. Więc no, różnica jest diametralna. Jeśli ktoś notuje z czasem nawet te 10 transakcji stratę pod rząd, no to faktycznie te 5% zdecydowanie będzie według mnie za duże i nawet nie ma co rozważać, żeby z takim ryzykiem handlować. I magia procentu składanego, to teraz analogicznie trochę bardziej pozytywnie, jak to by wyglądało, gdybyśmy grali wolumenem stałym, albo z ryzykiem 2% i byśmy notowali 10 transakcji zyskownych pod rząd.
Też zdarza się, że niektórzy zakładają sobie, że w swojej strategii będą handlować tylko na przykład jednym lotem i handlują tak przez cały miesiąc, aż dojdą do wniosku, że przy tym kapitale, który już zgromadzili, mogą sobie zmienić ten wolumen na większy. Bądź też jeśli stracili, to spadną sobie na mniejszy. Natomiast optymalizacja takiego wyniku jest dużo, dużo gorsza niż w przypadku posługiwania się tym procentem składanym. Tutaj przyjąłem takie wartości dość małe, żeby one były w miarę realne i widać, że po 10 transakcjach z lewej strony, grając wolumenem stałym, kiedy mamy to dość tutaj porównywalne, te wartości początkowe, właściwie na początku są one identyczne, a później dopiero ten wolumen się zmienia, z prawej strony narasta, tak, a z lewej on cały czas ma tę samą wartość. Przyjęliśmy, że ten take profit jest cały czas taki sam. I z lewej strony widać, że mamy 20% po 10 transakcjach, natomiast z prawej jest to o 10% więcej, czyli 10% tego zysku więcej, niecałe 22%. Więc jakby mamy to 11 tej profit mamy gratis, tak? Więc 11 transakcja także zakończona sukcesem, mimo że jej nie wykonaliśmy. Dlatego no tutaj, jak mówię, wolumen jest wstępny, jest mały i mówimy o krótkim okresie, natomiast długoterminowo no to możemy sobie wyobrazić, jak nasza krzywa kapitału mogłaby wyglądać. I teraz analogicznie stratę, tak, tutaj posługując się wolumenem stałym stracilibyśmy 20%, czyli tyle, ile zyskaliśmy przy optymistycznym wariancie. Natomiast przy 2% ryzyka na transakcję tracimy lekko ponad 18%, więc to działa w dwie strony, tak, jeśli byśmy zanotowali najpierw sytuację pozytywną, później negatywną, to widać, że ta różnica byłaby około 4% na naszą korzyść. No, trzeba to niestety brać pod uwagę, że nie zawsze będziemy notować serię zyskownych transakcji, więc ostatecznie ten posługiwanie się tym elastycznym, czyli procentem tak na transakcję, a nie operowanie stałym wolumenem, da nam dużo, dużo lepszy efekt w długim terminie. To jest teraz mały eksperyment, jakby to wyglądało, gdybyśmy handlowali kapitałem, podwajając wolumen co kolejną transakcję stratną. Czyli to podejście hazardziste, tak jak ja to mówię, czyli po każdej stracie powiększamy wolumen, aby się odkuć. Tak? To widać, że zaczynając od 10 tysięcy, wystarczyłoby nam zaledwie raz, dwa, trzy, cztery, pięć transakcji, już zabrakłoby nam depozytu, aby już dalej podwajać ten wolumen. Więc już byśmy osiągnęli ten limit właściwie bankructwa, aby dalej grać. Dalej musielibyśmy go po prostu obniżyć i dalej po prostu walczyć. Tak? Czyli widzicie, że jaka jest różnica między handlem z 2%, mamy te 10 transakcji straty pod rząd i tracimy 18%, natomiast tutaj podwajając to wystarczy nam 5, aby skończyć zabawę. Dlatego uczulam i z całego serca odradzam podwajanie tego wolumenu co kolejną stratę, to na nic się nie zda i z dużym prawdopodobieństwem po prostu w długim terminie zbankrutujecie. Ponieważ nawet jeśli uśrednimy sobie jakoś tą według naszych strategii, tak, tego co ona generuje, to ilość stratnych transakcji, jakie występują, to zdarzy się w końcu dzień, że będzie ich więcej. Czy też rynek nie będzie pasował, czy po prostu my będziemy w gorszej dyspozycji i wtedy takim podejściem, nawet jeśli statystyka naszej strategii działa na naszą korzyść, może się po prostu szybko zabawa skończyć. Ale jak dobierać wolumen transakcyjny? Wartość lota ściśle uzależniona jest od wartości stop loss. To jest to rozwiązanie najbardziej optymalne, najbardziej popularne wśród traderów, ale zawsze ten stop loss właściwie wyznaczał nam to, jakim wolumenem powinniśmy otworzyć pozycję. Teraz będzie trochę matematyki.
tak żebyście wiedzieli, jak to się liczy. Mam nadzieję, że tu się nie pogubicie i w razie co służę pomocą tak na końcu sesji pytań. Tutaj przyjąłem taki scenariusz, wydaje mi się najbardziej popularny, czyli kiedy mamy na koncie 10 tysięcy złotych, handlujemy na euro-dolarze, czyli to jest najbardziej popularna para walutowa, ryzyko na transakcji 2%, czyli też taka wartość najbardziej popularna. Co daje nam stratę na pozycję, którą sobie zakładamy początkowo, 200 zł, jest stop loss 30 pipsów. Myślę, że taki przeciętny, jeśli chodzi o day trading, tak przeciętna wartość. No teraz jakim wolumenem zagrać, aby nie ryzykować więcej niż te 200 zł na transakcję? Niebiesko zapaliły się wartości, które są zmienne z każdą kolejną pozycją, natomiast na zielono są to wartości stałe. Czyli ryzyko jest stałe, tak, które sobie przyjęliśmy w naszej strategii, będzie to 2%, a jeden pips dla jednego lota na euro-dolarze wynosi 10 dolarów. No, nasz kapitał będzie się zmieniał z każdą kolejną transakcją, no chyba że będziemy ją zamykać na zero. Strata na pozycję 200 zł, stop loss zostaje ten sam. No i na niebiesko jest też te 10 dolarów, ponieważ w długim terminie trzeba uwzględnić zmianę kursu z złotówki do dolara. O ile w krótkim terminie będzie miało to mało znaczenie, natomiast raz co jakiś czas warto sobie to zaktualizować, ponieważ no, kiedyś dolar był po 2 zł, no teraz jest po 3,60, a jeszcze kiedyś był po 4. To też będzie miało wpływ na to, jakim wolumenem zagrać. W tym scenariuszu byłoby łatwo, kiedy byśmy mieli konto w dolarach. Wtedy obliczenia byłyby dużo prostsze. Natomiast teraz, natomiast obecnie większość traderów z Polski handluje jednak na koncie złotówkowym, więc obliczenia będą bardziej skomplikowane przez to. Na początku musimy naszą stratę na pozycję wyrażoną w walucie podzielić przez ilość pipsów, tak abyśmy wiedzieli, jaka strata może nam przypadać na tego jednego pipsa, naszego stop loss. W tym przypadku będzie to 6,66 zł. Tu myślę, nie zaokrąglam tego do góry, aby osobiście unikam takiego zaokrąglania z racji, że wolę zawsze zaokrąglać wolumen w dół, tak samo jak te wszystkie wartości, aby później nie okazało się, że zaokrąglając je stracę więcej niż zakładałem. Kolejnym krokiem jest podzielenie tych 36 zł, czyli wartości jednego pipsa dla jednego lota przez wartość tego jednego pipsa straty, na jaki jesteśmy gotowi ponieść. To daje nam wartość 5,40, czyli to jest 36 zł, tak? Równowartość tego jednego pipsa przez równowartość tego jednego pipsa dla naszego docelowego wolumenu. I na końcu wolumen jeden lot, czyli ten bazowy, dzielimy przez otrzymaną wcześniej wartość, czyli 5,40. To daje nam wynik 0,1851 i tym samym jest to nasz wolumen transakcyjny. Czyli powinniśmy zagrać transakcją o wolumenie 0,18 lota. Tu akurat mamy mniejszy depozyt, tym bardziej przydają się konta z mikrolotami. Natomiast jeśli operujemy wolumenem, naszym depozytem bardzo małym i chcemy grać z małym ryzykiem, no to automatycznie może dojść do sytuacji, że albo będziemy handlowali cały czas jednym mikrolotem, czyli tym minimum, bądź też będziemy musieli poszukać jakiejś oferty z nanolotami, czyli z wartościami jeszcze mniejszymi. No ale myślę, że to już będzie taka sytuacja naprawdę skrajna, kiedy będziemy zainteresowani tylko i wyłącznie nauką handlowania, a nie takim poważniejszym
inwestowaniem, które mają przynosić regularnie jakiś profit. I wspomniałem o tym zaokrągleniu wolumenu. Tutaj z tego wychodzi, że powinniśmy zagrać według matematyki wolumen 0 19 lota. No ja unikam tego zaokrąglenia w górę. Jeśli chodzi o wolumen, może dojść do sytuacji, że po prostu będziemy regularnie tracili więcej niż zakładaliśmy. Wtedy to będzie 1,2%, na przykład 1%, i tak później, im większy będziemy operować kapitałem, tym bardziej będzie się to na nas mieściło. Jeśli mielibyśmy 100 tysięcy na rachunku, no to byłoby ok, tak byśmy mogli zagrać jednym lotem 1,85 lota. Wtedy jeszcze łapalibyśmy się w naszych założeniach. Jeszcze krótkie sprawdzenie. 30 pipsów, czyli nasz stop loss, razy 1,8, czyli wartość jednego pipsa przy tym wolumenie, 1,8 dolara, i razy kurs dolara do złotówki. Czyli nasza strata wyniosłaby 194,40 zł. I tu byłoby wszystko ok. No, ta różnica zaokrąglenia w dół, tak, właśnie wychodzi tutaj w tych wartościach. Natomiast, aby dokonać tych obliczeń, no nie wyobrażam sobie, aby z każdą transakcją skalpującą dokonywać, przeliczać to wszystko na nowo. I tutaj niestety musimy sobie jako traderzy z tym radzić poprzez wyposażenie się w odpowiednie narzędzia, bo jeśli rynek będzie dynamiczny, i tym bardziej jeśli nasz stop loss jest dynamiczny, tak, co każdą transakcję nasz kapitał będzie się zmieniał, czyli też nasza strata na pozycję będzie się zmieniała. Stop loss też może się zmieniać, bo możemy grać z tym dynamicznym stop lossem, który będziemy ustawiać pod jakimiś kluczowymi wsparciami, oporami, świecami itd., itd. To już jest naprawdę dowolność po stronie tradera. Natomiast wtedy to będzie miało wszystko wpływ na nasz wolumen. No i tutaj opcje są przynajmniej dwie, a właściwie trzy. No pierwsza to jest to żmudne przeliczanie wszystkiego, no ale natomiast przy dynamicznym rynku to nie wchodzi w grę, abyśmy się z tym zdążyli wyrobić. Co innego, jeśli handlujemy długoterminowo, to wtedy faktycznie nie będzie miało to dla nas większego znaczenia i będziemy mogli sobie wieczorem opracować dokładne wejście w pozycję i ten nasz wolumen. Natomiast w takiej sytuacji albo możemy wyposażyć się w Excela, w którym sobie stworzymy po prostu formułę, która będzie nam to wyliczała w zależności od kapitału, straty na pozycję, tak, to wszystko sobie będziemy wprowadzać i raz, dwa otrzymujemy wynik. Więc całe obliczenia już są po stronie Excela. Natomiast to też jest dość powolne źródło danych. Najlepszą opcją jest wyposażenie się w narzędzie, które będzie dostępne na platformie. Akurat MT4 tutaj jest bardzo popularne tak na świecie, więc łatwo żeby takie narzędzie dostać. Na przykład ja posługuję się kalkulatorem ryzyka, gdzie sobie po prostu wprowadzam odpowiednie wartości i automatycznie wyskakuje mi w formie alarmu to, jakim wolumenem muszę zagrać przy danych parametrach. Czyli tutaj mam ryzyko 2%, SL 200 punktów, czyli 20 pipsów. I na podstawie balance, można to jeszcze liczyć na podstawie equity, wylicza nam wolumen, jaki powinien otworzyć. Jest to w formie skryptu, dlatego że za każdym razem możemy zagrać inną wartością, tak? Czyli szybko dodajemy skrypt do wykresu, wprowadzamy wartości i otrzymujemy wynik. Natomiast ten skrypt po wyskoczeniu tego komunikatu jest usuwany. Jeśli byśmy korzystali z jakiegoś automatu, to za każdym razem musielibyśmy zmieniać parametry strategii, aby otrzymać wynik. Inną opcją jest też wskaźnik, który będzie nas informował na bieżąco o danym wolumenie na konkretnym instrumencie. Natomiast tutaj też są sztywne parametry i to też byśmy musieli cały czas modyfikować. Chyba że ktoś gra stałymi parametrami, to wtedy faktycznie takie rozwiązanie będzie miało sens.
Są też inne narzędzia, na przykład całe kombajny do zawierania zleceń, gdzie ustalamy sobie na sztywno, aby wolumen był dobierany, tylko klikamy na przykład otwórz pozycję, tak, i tam już mamy zaprogramowane, że zawsze to już automat dobierze nam te 2% i na podstawie stop lossu i mamy też problem rozwiązany. To jest już zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, natomiast potrzebować tego będą tylko day traderzy i skalperzy. W innym przypadku nie będzie takiej konieczności, aby z tego korzystać. Jeśli ktoś chciałby otrzymać taki kalkulator ryzyka, to można śmiało do mnie pisać. Na koniec prezentacji będzie mail do mnie. To oczywiście podeślę i jest to proste narzędzie, więc nawet nie trzeba żadnej instrukcji czy szkolenia, aby nauczyć się z tego skorzystać. Stosunek ryzyka do oczekiwanego zysku, czyli tak zwany risk to reward, tak zwany LR. To jest drugi skrót, który tak dość często występuje, jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem i ryzykiem. Co to takiego? Jest to stosunek właśnie ryzyka do zyskownej, do oczekiwanego zysku. Akurat jeśli mówimy o RR 1 do 4, chodzi tu o to, że oczekiwany zysk jest czterokrotnie większy niż oczekiwana strata. Więc na parametrach 25 pipsów, stop loss, take profit 100 pipsów. I musimy sobie tutaj ocenić, jaki będzie ten nasz stosunek, jeśli chodzi o naszą strategię, nasze oczekiwania, tak? Podejmując decyzję o zainwestowaniu w otwarcie danej pozycji, musimy wiedzieć, jaki jest ten stosunek, ile możemy stracić tę transakcję, a ile możemy zyskać. Czy nam się to będzie faktycznie opłacać, żeby w ogóle taką transakcję otworzyć, bo może tak być, że gramy zachowawczo. Nasza strategia notuje przeciętną skuteczność, natomiast z tego setupu, który nam się szykuje, wchodzi, że stop loss jest dużo większy niż potencjalny take profit. W takim razie ta transakcja nie ma uzasadnienia ekonomicznego i nie warto w ogóle ryzykować. Jeśli nasza skuteczność jest niewielka w długim terminie, tak, to podejmując większe ryzyko niż potencjalny zysk, no to będzie to działanie nielogiczne. I przy strategii o skuteczności 50% potrzebujemy RR większego niż 1 do 1, czyli zysk potencjalny musi być większy niż potencjalna strata. Tylko dzięki temu osiągniemy w długim terminie jakikolwiek zysk. Znaczy będziemy krążyć albo wokół zera, albo po prostu będziemy tracić. Dla strategii o 20% skuteczności, czyli bardzo, bardzo niskiej, już musimy mieć 5 razy większy take profit niż stop loss. Skuteczność jest mała, więc musimy nadrabiać dużymi, pokaźnymi zyskami, aby ostatecznie wychodzić na plus. Nie przy strategii o bardzo wysokiej skuteczności, 75%, ryzyko musi być, znaczy nie musi być, może być oczywiście zupełnie inny, tak, ale nie może być mniejsze niż 3 do 1. Jeśli będzie mniejsze niż 3 do 1, to także będziemy tracić, tak? Ale tutaj bazujemy na tym, że będziemy, dużo naszych transakcji będzie kończyło się zyskiem, natomiast jeśli już skończy się stop lossem, no to będzie to bardziej bolało, ale w długim terminie będziemy osiągali zysk. To tyle, jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem. Widzę, że idealnie wyrobiliśmy się czasowo i czekam teraz na Wasze pytania, aby móc tutaj rozwiać wątpliwości, jakie mogły się narodzić. Tak jak wspomniałem, ten kalkulator oczywiście mogę wysłać chętnym, wystarczy się odezwać do mnie na maila, które wszystkie lub na Skype'a. Kontakty są dostępne na naszej stronie w zakładce kontakt. Jeszcze tak w ramach tego zakończenia, podsumowania tego, o czym mówiłem, przede wszystkim musimy dopasować
nasze zarządzanie kapitałem do możliwości i do siebie samych. Nie wszystkim będzie odpowiadał handel, gdzie będziemy notować zysk raz na jakiś czas, tak? Czyli to skuteczność 20%. Niektórzy po serii tych strat będą już na tyle zmęczeni, że psychicznie, że po prostu będą popełniali dalsze błędy i ostatecznie nie będzie się to u nich sprawdzało. Tak samo z tą skutecznością 75%. Tu jeśli będziemy często tracić, często zarabiać, no to i, ale natomiast te duże straty będą nas na tyle boleć, że w konsekwencji no, nie będziemy zdolni do tego, aby tak w długim terminie odnotowywać zysk. Więc to wszystko trzeba dopasować do siebie. Tak samo ten apetyt na ryzyko, który musi być współgrać z nami, naszą strategią, naszym depozytem. Możemy się też tu bronić w płatą części tego kapitału do brokera i po prostu jeśli dana część zostanie stracona, to wpłacić kolejną część i w ten sposób jakby tutaj też będzie to dla nas dodatkowy hamulec, aby nawet korzystając na początku z niektórych niezyskownych strategii, móc po prostu je zmodyfikować na tyle, żeby tą szalę prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku przenieść na naszą korzyść. Mam pytanie od Jerzego. Niektóre narzędzia i instrukcje są dostępne na Forex Club, tak? Tak, zgadza się. Jest sporo narzędzi u nas na stronie, a także na forum. Można je też pobrać, no zawsze też mogę wysłać na maila, bądź też pokierować, gdzie co jest. I instrukcje też zawsze są dostępne do tego, jak to należy zainstalować na platformie. Tak jak mówię, jest też dostępny ten Combine, tak zwany One Click Trader, o którym wspominałem podczas wcześniejszego cyklu szkoleń. Bardzo ciekawe narzędzie tam też mamy. Wydaje się, że możliwość zarządzania tym ryzykiem, aby ten wolumen był dobierany automatycznie. Jest on oczywiście bezpłatny dla klientów TIKMIL. Działa to bardzo sprawnie i no, natomiast mówię, to będzie bardziej przydatne dla osób, które wykonują wiele transakcji. Jeśli ktoś dokonuje transakcji raz na jakiś czas, uprawia właśnie swing trading, bądź też inwestuje w długim terminie, no to takie dopasowanie sobie tego wolumenu transakcyjnego, dokonując samodzielnych obliczeń, czy też nawet wprowadzanie tego w Excelu, nie będzie większego jakąś uporczywością, jeśli dokonujemy jedną transakcję na miesiąc, dwa czy trzy. Czy są jeszcze może jakieś pytania? Jakie największe ryzyko na jedną transakcję podejmowałeś? Osobiście pewnie nawet i 100% na transakcję, ale tak wyglądały moje początki, więc kiedy sam nie byłem świadom do tego, jak w jaki sposób należy tym zarządzać, a nawet czym jest zarządzanie ryzykiem. Natomiast później oczywiście stopniowo to malało, było też granie na ślepo, czyli dobieranie tego wolumenu dowolnie, tak jak mi się podobało, bez większej wiedzy na temat tego, ile wart jest jeden pips danego wolumenu na tym instrumencie, na którym handlowałem. Zdarzyły się jakieś transakcje na gazie ziemnym, na kukurydzy, gdzie był zupełnie zielony, a chciałem po prostu handlować na czymś nowym, więc takie działanie zawsze kończyły się ostatecznie później źle. No ale człowiek uczy się na błędach. Niestety niektóre błędy czasem mocno bolą.
też nasz rachunek inwestycyjny. Natomiast obecnie jestem zdania, że te 2% w moim przypadku w zupełności wystarcza. Nawet mniej. Te 2% jest akurat u mnie tą granicą górną. Natomiast w mniej jest jak najbardziej dopuszczalne. Wydaje mi się, że znaki większości WR powinny być znakami mniejszości w drugą stronę. Tak, to prawda, też to zauważyłem przez prezentację i faktycznie powinny być one odwracane. To jest słuszność, bardzo słuszna uwaga, Tomek, dziękuję. Faktycznie powinniśmy je tam odwrócić. Niestety jest już forma prezentacji w formie PDF-u, więc nie za bardzo mam jak. Czy sądzisz, że uśrednianie przy stracie, czy też progresja ma sens na Forexie? Uśrednianie przy stracie, no to wszystko zależy od naszego podejścia i tego, ile jesteśmy gotowi stracić. Takie podejście dość ryzykowne, czyli uśrednianie naszego poziomu wejścia z każdą kolejną transakcją będzie miało tylko sens w momencie, kiedy nasza skuteczność będzie duża. Tak samo progresję. Musimy mieć dużą skuteczność i też założony ten próg jakiejś wartości na koncie, przy której zakończymy daną progresję, daną serię transakcji. Jeśli tego nie zrobimy, no to w konsekwencji możemy cały czas zbrnąć w tą progresję, aż w końcu nam się wszystko, aż depozyt się skończy. Więc jest to podejście ryzykowne, osobiście nie polecam, bo wiem, że bardzo często kończy się to źle, natomiast są osoby, które są świadome ryzyka, handlują w ten sposób i regularnie wypłacają zaworcowane zyski, zakładając też sobie ten margines błędu, są w stanie zarabiać. W innym przypadku, jeśli robimy to dość nieprzemyślanie, nie skalkulowaliśmy tego odpowiednio, nie współgra to z tym naszą metodologią do zawierania transakcji, no to bankructwo jest wręcz pewne. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania, czy też wątpliwości? No jeśli coś, to tak jak mówię, można śmiało do mnie pisać na maila. Więc jestem do dyspozycji. Przypominam też, że w ten czwartek będzie sesja live tradingu z Piotrem Wilczyńskim. Półtorej godziny handlu na realnym rachunku, realne transakcje, więc będzie na co popatrzeć. Piotr od razu tłumaczy też na bieżąco, co robi, dlaczego to robi. I kolejne webinary wtorkowe o tej samej godzinie, 18:00, ale to też już będą prowadzone przez Piotra. I będzie tworzona strategia w oparciu o strefy popytu i podaży. Czyli to, w czym sam Piotr się specjalizuje. Dobrze, jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za wysłuchanie. W razie co, tak jak wspomniałem, można śmiało do mnie pisać w sprawie narzędzi, czy też tego, co było zaprezentowane. Dziękuję Henryk, dziękuję pozostałym i do usłyszenia w przyszłości. Pozdrawiam.